Witam. Rano przyszedłem do króliczków, no i doznałem szoku, że tak się wyrażę. Strokacz. Wyciągnięty. Nowozelandzki. To ta samiczka, z którą nagrywałem w tym tygodniu film, co ją zakuciłem. Wszedłem tu do klatek. No i proszę bardzo. Następny zajączek. Klatka. Niedomknięta. Leży martwy. Tu pogryziona cała ta za szczypka. Zajączka nie ma. Pusta następna klatka. Kolejna. Tu był srokat samiec, ten niebieski, ładny. Co się nie chwaliłem. Tu właśnie była ta nowozelandzka. Ta klatka, proszę bardzo, wyłamana. Drzwiczki połamane całkiem. Zgięte na pół. Nie mógł się dostać. Otwierać się, no to połamał drzwiczki. Pomieszczone klatki. Króliki powyciągane. Nie wiem, nie chcę mi się teraz myśleć i patrzeć. Ile, ale... Normalnie słów mi brakuje. Pięć klatek, jeszcze tak wysoko? No rozumiem te na dole, ale tu? Jezu. A te króliczki widzę zostały. Też przeżyły pewnie. Nie wiem, widziałem tego psa, ogromnie psisko. Taki bernardyn biały. Taki wielki, zapasiony. Ślina mu z gęby ciepła dosłownie, no jak to bernardynom, nie? Obrzydliwe. Nie chce mi się gadać. W tej klatce cały miot. Wszystkie leżą, matka, młode. To były takie młodziutkie, to były króliczki, które miały może 3 tygodnie. Miniaturki, cała rodzinka, 5 małych i matka. Klatki się nie zamykają, wszystko ciągną zębami. Na siłę powyrywał. Nie wiem, tu mi zginęło. Tu miałem 3 nowozelandzkie czerwone, 3 samiczki. Takie podrostki trzymałem, żeby właśnie je dopuścić. Czyli tu miałem 3, tam chyba z 5. 8. Tu ta samiczka, 9. Tu druga samiczka srokacza, niebieska. 10. Tu samiec to niebieski. 11. No powyżej został. Boże święty. Tu nad tymi widzę, zachowały się. Może w kącie stoją, na nie podchodzą. Maluszki takie. Nie sięgną. Może nie miał kiedy. Nie wiem, jak to zabezpieczyć, ale na pewno będę musiał coś zrobić. Bo tu jest takie bezpośrednie wejście z podwórka. No i chyba tu będę musiał zrobić jakieś drzwi. Tak nie mogę zostawić tego.